Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Jezus wyjaśnia nam dziś, że życie wieczne, którego tak pragniemy, jest owocem poznania Boga. To jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Słuchając tych słów, samoczynnie nasuwa się pytanie, czy poznałem już Boga, czy znam Go wystarczająco dobrze? Jezus przyszedł na świat, aby przekazać nam orędzie zbawienia, swoistego rodzaju receptę na życie udane, zakończone zmartwychwstaniem do chwały zbawionych. Jezus bardzo pragnie tego, abyśmy to orędzie przyjęli i uczynili je regułą swojego życia. Słowo bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali oraz uwierzyli. Przyjęli, poznali i uwierzyli. Taka jest droga, którą nas prowadzi Jezus. Przyjąć Jego słowo, poznać prawdę i uwierzyć w to, co On do nas mówi. Wyzwanie, przed którym teraz stoimy, przyjęcia, poznania i uwierzenia, jest fundamentalnym doświadczeniem, bez którego nie możemy uczciwie pójść za Jezusem. Droga ta jest wytyczona przez Jezusa dla każdego z tych, którzy chcą się nazywać uczniami Chrystusa. Kroczymy nią każdego dnia, aby kiedyś dojść do pełnego poznania Boga, do takiego poznania, które jest uszczęśliwiające na wieki.